Jeżeli chodzi o parametry zabudowy, to inwestorzy w zależności od tego, jaki typ zabudowy kupują, planują budować, czy jest to magazyn, kamienica, mieszkaniówka, centrum handlowe, retail park, to ten zestaw tych parametrów jest różny. Różne elementy są raz ważniejsze, raz mniej ważne. Najczęściej inwestorzy zapominają albo mylą, jak prawidłowo wyliczamy wskaźnik intensywności zabudowy, szczególnie gdzie na przepisach nowego prawa się to bardzo mocno zmieniło. Urzędy za tym jeszcze nie nadążają, ale już inwestorzy są bardzo zdziwieni, gdzie składają po raz kolejny pozwolenie na budowę teoretycznie powtarzalne względem poprzedniego etapu swojej inwestycji i nagle mają odmowę pozwolenia na budowę. Błędy wyhaczenia inwestorów przy wskaźnikach intensywności zabudowy jest bardzo dużo, co pokazują choćby ilość wyroków sądu, ilość rozpraw sądowych, które są w tym zakresie. Przy niektórych mam przyjemność uczestniczyć jako biegły sądowy. Jest tego naprawdę dużo. Żeby to wszystko wyłożyć, to trzeba mniej więcej 2-3 dni, tak po 10 godzin, żeby przybliżyć wszystkie aspekty tak naprawdę parametrów urbanistycznych, które mamy w pozwoleniu, w WZC, w planowaniu miejscowym, w dokumentacji do pozwolenia na budowę czy na etapie odbiorów. To jest 2-3 dni szczegółowej wiedzy. I ja wiem, że są architekci, urbaniści, geodeci, biegli sądowi, ale ja uważam, że inwestor powinien absolutnie wiedzieć każdy etap procesu inwestycyjnego, żeby móc choćby nawet poprowadzić naradę koordynacyjną, żeby móc wiedzieć, o co się spytać. Jeżeli inwestor nawet nie wie, o co się spytać, nie wie, gdzie wycisnąć powierzchnię, nie wie, jak zmaksymalizować daną inwestycję, no to na takiej inwestycji traci. Dzisiaj nie mamy łatwych gruntów. Każdy grunt to są problemy. Trzeba wiedzieć, jak te problemy rozwiązać. Dlatego z tego miejsca zapraszam na Akademię Prawa Nieruchomości. Tam będzie dużo godzin, dużo spotkań, dużo dni od rana do wieczora, gdzie będę miał też przyjemność przekazać trochę swojej wiedzy eksperckiej. No i z tego miejsca Państwa serdecznie zapraszam.